Dzień dobry. W kolejnej odsłonie botanikum.pl po krótkiej przerwie między poprzednim filmem postanowiłam nagrać Wam dzisiaj film o tym, czym botaniczna perfumeria jest i czym się różni, co ją odróżnia od syntetycznej. Przez tysiące lat perfumeria była tylko i wyłącznie naturalna. Jej składniki, materiały, które były umieszczane w perfumach, nie miały żadnych chemicznych z laboratoriów syntetyków. I tak było przez tysiące lat, aż do końca XIX wieku. W roku 1968 zaczęła się na świecie prężnie rozwijać już nauka chemii. Nie ominęła ona również perfumerii. Było bardzo nęcącym dla perfumiarzy to, iż będą mieli możliwość w końcu zastąpić drogie materiały tanimi i łatwo dostępnymi syntetykami. W 1868 roku po raz pierwszy w laboratorium opracowano syntetyczny zapach kumaryny i wanilii. Musiało upłynąć 20 lat testów, aby w 1889 roku wprowadzić już te dwa składniki na rynek. Było to ogromny boom, świat perfumiarzy po prostu oszalał, ponieważ mogli tworzyć kilkanaście razy tańsze perfumy, nie przejmować się sprowadzaniem wanilii ani fasoli tonka z dalekich krajów. I datuje się ten rok jako koniec perfumerii botanicznej, a początek nowoczesnej perfumerii. Nowoczesna perfumeria charakteryzuje się tym, że przede wszystkim składa się z materiałów syntetycznych, z zapachów syntetycznych. Na ponad 100 lat perfumeria botaniczna została zapomniana, przestała ona istnieć. Nie tworzyło się od tego momentu już perfum całkowicie naturalnych, ponieważ przestało być to opłacalne, a poza tym rynek perfumiarski zaproponował niesamowicie szerokie spektrum zapachów i tak jak wspomniałam, perfumy naturalne zostały całkowicie zapomniane. Ogromnym przełomem był rok 1995. W tym roku powstała pierwsza książka traktująca o nowoczesnej perfumerii botanicznej. Wydała ją znana aromaterapeutka ze Stanów Zjednoczonych, Christy Willwood. I pierwszy raz po ponad 100 latach podzieliła się przepisami w tejże książce na zapachy botaniczne, perfumeryjne. Książka nosiła tytuł Stwórz własne aromatyczne perfumy, inspirujące mieszanki dla ciała i domu. Ta książka już zaczęła budzić w środowisku perfumiarzy ogromną ciekawość. Wielkim szturmem i wielkie boom wywołała Amandi Aftel. Ona w latach 2000 wydała Esencję i Alchemię. Ta książka to jest Biblia i ona całkowicie zmieniła podejście do nowoczesnej perfumerii botanicznej. Ludzie, którzy przeczytali tą książkę, zachwycili się. Aromaterapeuci, bo nowoczesna perfumeria wywodzi się właśnie z aromaterapii, zaczęli odnawiać i poznawać stare techniki komponowania perfum, zaczęli tworzyć fora internetowe, grupy, zaczęły się tworzyć małe perfumerie rzemieślnicze, to przede wszystkim dotyczy Stanów Zjednoczonych, i zaczęły powstawać pierwsze profesjonalne szkoły uczące przyszłych adeptów perfumerii naturalnej. Także stało się coś niesamowitego, bo to, co było przez tysiące lat czymś normalnym i naturalnym, nagle zostało odkryte właśnie przez aromaterapeutów i oni wskrzesili tą starodawną sztukę komponowania perfum. To by było tyle tytułem mojego krótkiego wstępu.
Opracowałam dla Was cztery pytania, cztery główne tematy, w których myślę wyczerpująco odpowiem Wam na temat, czym jest perfumeria botaniczna i czym ona różni się od perfum syntetycznych. Więc przechodzę do pierwszego punktu, który brzmi po prostu, czym jest perfumeria naturalna i co ją odróżnia od perfum komercyjnych. Przede wszystkim perfumy naturalne, ich zapachy, materiały są wytworzone z roślin oraz zwierząt. Rzadziej, już coraz rzadziej. I tyle. Perfumy syntetyczne natomiast są do ich produkcji używa się bardzo wielu składników. Najczęściej są to materiały ropopochodne, petrochemiczne. Dla mnie jedną z najważniejszych różnic to jest to, że tworząc perfum botaniczny, a wy kupując taki perfum, zaopatrując się w niego, wiecie, co w tej buteleczce jest. No bo wiadomo, jeżeli będzie w składzie lawenda, bergamotka, żyjemy w takich czasach, że bez problemu możecie sobie wygooglować i poznać, jak są destylowane olejki, jak są pozyskiwane absoluty, od podszewki. Wiedza jest ogromna i wiedza jest praktycznie dostępna dla każdego, kto jest nią zainteresowany. W perfumie naturalnym nie ma, jest niedopuszczalne, że będzie się znajdować jakikolwiek syntetyczny składnik. Natomiast w perfumach syntetycznych, jak przegrzebywałam się przez fora specjalistyczne, ponieważ branża perfumeryjna jest objęta tajemnicą handlową i ochroną praw autorskich i oni bardzo sobie pilnują tej tajemnicy, to na chwilę obecną perfumy, które są nam oferowane w sklepach, praktycznie wszędzie, w 99,5% są skomponowane z syntetyków. Jeżeli w takim perfumie komercyjnym będzie 0,5% albo procent naturalnych ekstraktów, to jest już naprawdę bardzo dobrze. A jeżeli to już będzie 3%, to już mamy do czynienia z komercyjnym, luksusowym zapachem. Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje. Bo właśnie przez tą tajemnicę handlową nie jesteśmy w stanie poznać, jakie syntetyki zostały zastosowane w tych perfumach. Bo syntetyki dzielą się na dobre syntetyki i bardzo niedobre, tanie, złej jakości. Jeżeli na perfumie botanicznym macie podane, że jest tam bergamotka, róża, lawenda, lingyang itd., itd., to macie 100% pewność, że to są naturalne ekstrakty, że on jest całkowicie stworzony z naturalnych chemikali. Natomiast jeżeli ta sama informacja będzie zawarta na perfumie syntetycznym, graniczy to z cudem, to znaczy ja jestem pewna, że jeżeli nie jest jasno napisane, że do jego produkcji został użyty olejek eteryczny, tylko jest po prostu lawenda, róża i tak dalej, to mamy do czynienia z zapachami 100% syntetycznych. I tu jeszcze bardziej się gmatwa, ponieważ zapachów syntetycznych odpowiedników jest setki. Jest kilkadziesiąt rodzajów zapachu róży syntetycznej, lawendy, pomarańczy i praktycznie dla zwykłego śmiertelnika, człowieka, nie jesteśmy w stanie poznać, jakie chemikalia wchodzą w skład poszczególnych zapachów. To jest bardzo istotne, co Wam przedstawię już za chwilę. Więc to odróżnia przede wszystkim perfumy naturalne od syntetyków, że naprawdę wiemy, z czym mamy do czynienia i co sobie aplikujemy. Perfumy botaniczne różnią się również ilością używanych materiałów do ich produkcji, do ich komponowania. Ponieważ cały czas jest coś nowego odkrywanego, gdzieś coś udaje się na no, technika się rozwija i można, już na przykład destyluje się siano, co było jeszcze
20 lat temu niemożliwym, więc te zapachy gdzieś tam poznają, ale ich spektrum jest zdecydowanie węższe niż spektrum zapachów syntetyków, bo jeżeli komponujemy naturalny perfum, to mamy około 300 materiałów do naszej pracy, natomiast syntetyki mają ich ponad 3000 i cały czas ten rynek rośnie, a również jakość ich jest różna. W perfumerii botanicznej nie znajdziecie takiego typowego, rześkiego zapachu, jaki znacie z perfum komercyjnych, bo to jest po prostu niemożliwe do uzyskania. Nie używa się tutaj molekuł ozonowych, morskich, bryz, także ta rześkość ma inny wydźwięk. Jeżeli są białe kwiaty, to jest to sformułowanie również perfumerii syntetycznej. One całkowicie, bukiet białych kwiatów będzie pachniał w perfumie botanicznym niż w syntetycznym, ponieważ to jeszcze tak jest bardzo dużą różnicą, że perfumy naturalne, one pachną bardzo delikatnie, odparowywują, natomiast celem producentów perfum komercyjnych jest to, że perfumy mają trwać i trwać, że naturalne zapachy jak róża, lilia, jaśmin są tak bardzo podkręcane i tak bardzo mocne i przesłodzone, że po prostu one aż tak intensywne w naturze nie występują i w perfumach botanicznych one również nie będą tak mocno wybrzmiewały. To, co teraz Wam powiem, może zabrzmieć kuriozalnie. Perfum botanicznych należy się nauczyć. Nauczyć się zapachów. Szczególnie my w miastach jesteśmy otoczeni z każdej strony chemicznymi zapachami. Bardzo rzadko mamy do czynienia z naturalnymi zapachami. Doszło do tego, że kwiaty cięte, które kupujemy, one również nie pachną i o tym Wam opowiem albo napiszę osobny tekst, bo to jest bardzo ciekawe. Więc my zatraciliśmy tak naprawdę zdolność poczucia tego, czym jest naturalny zapach. W tej chwili zapachy cytrusowe są kojarzone przez ludzi przede wszystkim z zapachami środków czyszczących domowych, z proszkami, z płynami do płukania tkanin. Jaśmin jest bardzo rzadko można gdzieś poczuć prawdziwy olejek zapachowy eteryczny jaśminu i jaśmin jest całkowicie przekłamany, jest tak słodki, że aż nie do wytrzymania. Z różą jest to samo. Jak wybierzemy olejki i wąchamy różę, to my mamy słodką taką różę, nie wiem, 1:1, jak aż taką przesadzoną, jak na krzaku czujemy, gdzie prawdziwy olejek, on aż tak nie wybrzmiewa, nie jest taki słodki i taki intensywny. Więc po prostu perfum botanicznych należy się nauczyć. Jest to fascynujące, bo odkrywacie coś, co jest pierwotne, coś, co jest całkowicie naturalne. I to są takie główne różnice odróżniające perfumy botaniczne od syntetycznych. Następne pytanie, z którym się często spotykam, to jest, czy perfumy botaniczne mają tak bardzo intensywny zapach i tak długo trwają jak perfumy ogólnodostępne. Już poniekąd Wam to przed chwilą opowiedziałam. Perfumy botaniczne nie są takie intensywne. W przyrodzie nie ma tak bardzo intensywnych zapachów. Jeżeli zaczynacie studiować zapach, to te intensywne zapachy w przyrodzie zazwyczaj nie pachną przyjemnie, ponieważ one mają za zadanie kogoś odstraszyć. Więc te perfumy są delikatniejsze, są wielowymiarowe, ponieważ w perfumerii tej codziennej, komercyjnej dba się właśnie o to, aby perfumy trwały jak najdłużej, były jak najbardziej intensywne przez cały okres użytkowania, czyli przez cały dzień. I one są, dla mnie przynajmniej, większość tych perfumów jest tak nachalna, że one trwają ze mną przez wiele godzin, one mnie już nużą, męczą, potrafią mnie zemdlić, boli mnie głowa. Tego nie uświadczycie z perfumami botanicznymi, ponieważ ja uważam, że to są, one po prostu żyją. Kiedy je dajemy na swoje ciało, spryskujemy swoje ciało, one zaczynają współpracować z naszą skórą, o czym Wam za chwilę powiem.
Perfumy naturalne nie są również tak bardzo trwałe jak perfumy syntetyczne i dla mnie to jest coś, jest ogromnym plusem. Do perfum naturalnych używa się tylko i wyłącznie oczywiście naturalnych utrwalaczy baz. A bazy, moi drodzy, utrwalacze to jest złoty gral perfumerii. Przez te wszystkie tysiące lat, przez wynalezienie syntetycznych zapachów i środków, nie pojawił się jeszcze nikt taki, kto by wynalazł jedną uniwersalną bazę, która by pasowała do wszystkich zapachów i utrwalała. To też jest temat bardzo głęboki i specjalistyczny, i myślę, że przyjdzie taki czas, kiedy nakręcę osobny odcinek na ten temat. Tworzenie baz do nowych zapachów wymaga bardzo dużej umiejętności pracy na materiałach i prób na gotowym materiale zapachowym już. Poniekąd można powiedzieć, że perfumeria syntetyczna sobie poradziła z tym. Jest to okryte tajemnicą. Nie jest w stanie, ja też nie jestem w stanie, mimo że już gdzieś tam w tych kręgach zaczynam się poruszać, tak naprawdę poznać składu chemicznego, co jest używane, że te perfumy tak bardzo mocno trwają i nie zaburzają zapachu kompozycji. Ogólnie wiadomo, że utrwalaczami stosowanymi w perfumerii komercyjnej są tak zwane plastyfikatory. I one są pochodzenia ropu pochodnego. Badania na ten temat, które są prowadzone, pokazują, że w dużych ilościach te środki źle wpływają na układ hormonalny człowieka. Bo wiecie, to, co w siebie wsmarujemy, to, co psikamy, w 60% przenika do naszego krwioobiegu i jest w naszym organizmie. I właśnie w tych syntetycznych perfumach, ja nie wiem, z czego to jest te plastyfikatory, i nie tylko plastyfikatory, bo ja nawet nie jestem pewna, na jakich oni alkoholach działają, na jakich cieczach bezwonnych, i podejrzewa się, że to też są ropopochodne rzeczy. W czym jest perfum? No bo w perfumerii naturalnej perfumy się daje, tworzy się na alkoholu bądź na olejach naturalnych i nie ma nic więcej. Macie pewność, z czego to jest zrobione i że to jest naturalne i nie będzie nam szkodziło. Plastyfikatory działają tak na lepkość perfumu, żeby on bardziej przylegał do naszej skóry i na trwałość. I to odróżnia znowu perfumy botaniczne od organicznych. Tutaj u nas są używane tylko i wyłącznie bazy naturalnego pochodzenia. Ja jeszcze zrobię taką małą dygresję, chcę się z Wami nią podzielić, ponieważ w świecie perfum jest kilka bardzo poważanych ekspertów, którzy kompletnie nie poważają perfumerii botanicznej. Bardzo niedobrze się o niej wypowiadają, robią jej złą sławę, wyśmiewają. Uważają, że w XXI wieku absolutnie to nie są perfumy i mają dwa główne zarzuty do perfumerii botanicznej. Pierwszy to, że jest ona wysoko alergizująca, a drugi, że jest niestandaryzowana. I to jest prawda. W 100%. I teraz Wam objaśnię. W perfumerii naturalnej działamy, pracujemy na bardzo wysoko skondensowanych esencjach i one mogą uczulać. Zioła też mogą uczulać, to jest całkowicie normalne. Po to kupuje się próbki i robi sobie testy, aby sprawdzić, czy aby nie jest się uczulonym. I to nie jest tak, że perfumeria syntetyczna nie uczula, bo również uczula. Ja 2 razy dostałam uczulenia. A poza tym żyjemy w Unii Europejskiej i obowiązuje nas tu prawo IFRY. I IFRA ma bardzo jasno określone warunki, jakie stężenia olejków i absolutów możemy używać w perfumach, jakie one są dopuszczalne. Po to również uczymy się tej fascynującej i trudnej sztuki, aby nikomu nie zrobić krzywdy.
Wiadomo, szafran w dużej ilości może zabić człowieka, jest ogólnie dostępny. Takich przykładów jest mnóstwo, więc to nie przemawia do mnie. I tutaj jeszcze jedną zrobię dygresję. Oprócz komponowania perfum zajmuję się kosmetyką naturalną i wytwarzam kosmetyki naturalne. Skłoniło mnie do tego, że od małego bardzo chorowałam na alergię oddechową i skórną. Praktycznie do 30 roku życia nie mogłam używać mydeł komercyjnych, kremów i tak dalej. O proszkach to już w ogóle nie mówię, bo to była masakra, ponieważ moja skóra reaguje natychmiast. Z pomocą przyszła mi w końcu kosmetyka naturalna i to, że możemy w tej chwili kupować bez problemu komponenty, zbierać zioła, uczyć się, że ja w tej chwili wytwarzam kosmetyki sama i ta skóra dobrze funkcjonuje. Bardzo rzadko mam jakieś podrażnienia, bo jeszcze bo chemia jest wszędzie, wszędzie nas otacza. I moje koleżanki też wytwarzają niesamowite kosmetyki, które naprawdę różnią się diametralnie od tego, co nam proponuje przemysł. I ja sobie doskonale zdaję sprawę, mimo że to jest wszystko dopuszczone, jakie substancje są w tych kosmetykach i że w dużej ilości, a w tych czasach, w których żyjemy, to praktycznie z każdej strony nas syntetyka otacza, one nam po prostu nie służą i różne rzeczy wywołują w naszych organizmach. Podobnie jest właśnie z perfumami. Przecież kiedy kupujemy farbę do włosów, to również pisze na niej, że zanim jej użyjemy, to należy wykonać test alergiczny. Więc nie bójcie się tego, testujcie, aby kwalifikowany perfumiarz dba o to, aby stężenia były odpowiednie, bo olejki eteryczne to są leki, to są bardzo silne substancje, one pięknie pachną, ale należy je umiejętnie umieć wykorzystać w perfumerii, ponieważ perfumeria botaniczna różni się od aromaterapii. W tej chwili, dlatego nosi miano nowoczesnej perfumerii, są dwie gałęzie. Dobrze, no to myślę, że już Wam wyjaśniłam. Następny aspekt to i zarzut do naturalnych perfum, to jest to, że one nie są standaryzowane. I oczywiście to też jest w 100% prawda. Panowie mówią prawdę, bo panowie akurat są w tej grupie przeciwników głośno mówiących. I ja już Wam wytłumaczę, dlaczego tak jest i co na to wpływa pokrótce. Perfumy komercyjne są całkowicie przewidywalne. Ich głównym założeniem jest to, aby one zapachniały zawsze tak samo i na każdym. No, do 100% nie można tego zawęzić, bo są gdzie nawet te syntetyki będą inaczej na skórze pachniały, ale generalnie założenie jest takie, że te perfumy mają pachnieć tak samo na jak największej ilości osób. W perfumerii botanicznej tak nie jest. Perfumy mogą pachnieć inaczej na każdym z nas, ponieważ chemia naszego ciała, naszej skóry u każdego jest inna. W perfumach botanicznych nie może być standaryzacji, ponieważ jest czymś normalnym, że olejki eteryczne z tej samej klasy potrafią się różnić zapachowo. Wyjaśnię Wam to na lawendzie, bo uważam, że lawendę każdy kojarzy i zapach lawendowy. Odmian lawendy jest mnóstwo, czyli jak jest mnóstwo odmian, to i gatunki, i jakość jest różna. Skupię się na jednym gatunku. Mamy jeden gatunek lawendy, uprawianej w tym samym kraju, ale w różnych regionach. I ona może już mieć inaczej pachnieć, ponieważ wpływa na lawendę, ale na większość olejków eterycznych, z których są wykonywane, destylowane. Wpływa coś takiego jak jakość ziemi, gdzie dana roślina jest uprawiana, czy to są niziny, czy to są góry, jaka jest pogoda, jakie jest lato, kiedy jest zbierana i tak dalej. Naprawdę jest tych zależności bardzo dużo i to jest całkowicie normalne, że te partie zapachowe mogą się od siebie różnić, że pierwsza partia będzie się różniła od trzeciej, czwartej, piątej i tak dalej. Wiadomo, temat tysięcy lat. Ja nie uważam tego za jakiś bardzo duży minus. Natomiast w perfumerii syntetycznej każda partia będzie pachniała tak samo, jest przewidywalna. Takie perfumy, szczególnie kiedy komponujemy pierwszy raz, one potrzebują czasu.
Tak jak Wam powiedziałam, one żyją. Te olejki się między sobą łączą, tańczą. Jeden wybiega przed drugi, drugi cichnie. I żeby to wszystko się w tej buteleczce ustabilizowało, do tego jest potrzebny czas. W perfumerii syntetycznej ten czas jest niepotrzebny. Po prostu miesza się, wącha i te perfumy już są gotowe. Na nic nie trzeba czekać, na żadne odleżenie, poznanie zapachu itd., itd. Mistrzowie perfumiarscy, którzy pracują dla największych producentów perfum na świecie, codziennie potrafią stworzyć 30 zapachów. No, to jest coś. To jest niesamowity wynik, kiedy ma się styczność z tworzeniem perfum, ale oni pracują w przeważającej części na syntetykach. No. To już mamy dwa punkty omówione. Teraz przejdę do trzeciego punktu. Jak testować i jak nosić perfumy naturalne? To zacznę od testowania. Przede wszystkim nigdy nie testujemy w ten sposób perfum naturalny. Z buteleczki. Wiecie, możemy sobie nawet odkręcić i powąchać. I jeszcze inaczej pachnie. Ponieważ perfumy żyją i ich prawdziwy zapach, to co mają nam do zaoferowania, oddają nam, kiedy psikamy je na skórę. I tylko i wyłącznie w ten sposób testujemy perfumy naturalne, absolutnie nie z buteleczki. Odczekujemy najlepiej minutę i wtedy zaczynamy wąchać i zaznajamiać się z danym zapachem. Mój perfum całkowicie inaczej pachnie właśnie, kiedy otwieram buteleczkę, korek. Jest bardzo delikatny, pudrowy. Kiedy odkręcam butelkę, jest mocny. Już dwa różne odczucia. A na skórze on zaczyna działać, puder się gubi. Zaczynają się nuty zielne, słodkie, zaczynają się ujawniać kwiaty. To jest prawdopodobnie już 2 minuty. Za godzinę on będzie całkowicie inaczej wybrzmiewał, ponieważ cząsteczki zaczynają żyć, zaczynają się ulatniać, zapoznawać z moją skórą. Więc jeżeli chcecie sobie testować perfumy botaniczne, tylko i wyłącznie testujcie je na skórze. No oczywiście możecie je też na blotterach testować, ale najprawdziwszy zapach poczujecie na skórze. I najlepiej kilka godzin sobie z tym zapachem pochodzić, poprzyglądać mu się, zobaczycie niesamowite niuanse, których raczej w syntetyce nie dostrzeżecie, jak one się zmieniają, jak ten zapach się uwalnia. No, jest to piękne, ja to już widzę obrazami. Tego nie ma w perfumerii syntetycznej. W syntetykach możecie wziąć ten koreczek, powąchać, psiknąć na blotter i niewiele ten zapach będzie się różnił na skórze od tego zapachu z blottera. Te zapachy, tak jak już Wam wcześniej wspomniałam, one się między sobą różnią i na każdym z nas pachną inaczej, ponieważ one się dostosowują do naszej skóry i wszystko zależy od tego, jak bardzo mamy skórę nawilżoną, czy jest ona sucha, jaka jest jej porowatość. I dobrym sposobem jest, aby przed aplikacją perfum botanicznym swoje ciało nawilżyć oliwką bądź bezzapachowym balsamem. Ten sposób potrafi o 30 do 30% wydłużyć czas perfum botanicznych. Nie wiem, czy Wam wspomniałam, ale normalnym jest, że perfumy botaniczne trwają od 2 do 7 godzin. Jak nakładamy perfumy? No to wiadomo, nadgarstki, łokcie, tam gdzie jest tętno. Często się spotyka takie coś, że żeby tutaj za uszami również te perfumy nakładać, a ja Was tutaj przestrzegę, ponieważ za uszami mamy gruczoły łojowe. I ktoś, kto jest sympatykiem nabiału i tego nabiału dosyć sporo spożywa, to jak sobie tutaj przejedzie w ciągu dnia, no to będzie mieć kwaśny zapach. I ten kwaśny zapach
Niekoniecznie może ładnie współgrać z perfumami. Dobrze jest latem na kolana sobie te perfumy rozpylać pod kolanami, one tam też się fajnie zapachy roznoszą. Bardzo dobrym nośnikiem są nasze włosy. Nie musicie się obawiać, ponieważ dobry perfumiarz zna proporcje i wie co ile jak łączyć i te perfumy nie przesuszą Wam włosów, ale będą naprawdę bardzo przyjemnym i mocnym nośnikiem ich. Perfumy botaniczne bardzo się też lubią z odzieżą, z szalikami oraz z biżuterią skórzaną. No bo wiecie, noszenie perfum na skórze to jest wymysł syntetycznych perfumiarzy. Ludzie oszaleli, bo przez całe tysiąclecia raczej się blisko skóry bezpośrednio tych perfum nie aplikowało, ale to też była przyczyna tego, że po prostu nie były normy, nie było to wszystko rozpisane, co ile czego i tak dalej, i tak dalej. To jest to bardziej skomplikowane. Więc trzeci punkt mam omówiony i teraz przejdę do czwartego punktu. Brzmi on, dlaczego perfumy botaniczne są drogie? Bo właśnie często, kiedy rozmawiamy i zaczynamy rozmawiać o cenach, robicie wielkie oczy. Wow, ale dlaczego to tyle kosztuje? I ja się w ogóle nie dziwię, bo kiedy jesteśmy w stanie kupić perfum już za 20-30 zł, to kiedy mamy zapłacić za perfum kilkaset złotych, no to potrafi zszokować. I ja Wam już wytłumaczę, dlaczego tak jest i co na to wpływa. Perfumiarz ja pracuję na olejkach sprowadzanych eterycznych z całego świata. Te olejki są certyfikowane i są najwyższej jakości. Surowce w dużej części są zbierane przez ludzi ręcznie oraz są przetwarzane w małych manufakturach, destylarniach. Nie jest to bardzo komercyjne. I to raz. Olejki eteryczne naprawdę są drogie. Powiem to Wam na przykładzie najsławniejszego olejku różanego, który nie jest najdroższym olejkiem na świecie, ale 1 ml dobrego olejku to jest kwota około 150 zł. A żeby zrobić 1 kg olejku eterycznego z róży, należy mieć 2,5 tysiąca kg płatków. Więc weźcie sobie to, wyobraźcie, jakie to są koszty. Ambra, która jest bardzo popularna w perfumerii, nie tylko botanicznej, ogólnie w perfumerii, jest bardzo cenionym materiałem i perfumiarze naturalnie dbają o to, aby ona pochodziła od etycznych sprzedawców, żeby nie pochodziła z zamordowanego zwierzęcia, tylko była zebrana z plaż. I taka ambra, 1 gram, w tej chwili oscyluje między 40 a 60 dolarami wzwyż za gram, a żeby przyzwoity ekstrakt zrobić, to należy posiadać przynajmniej 10 gram. Więc też możecie sobie policzyć, jakie to są koszty. Nauka perfumerii wymaga czasu. Perfumerii nie da się nauczyć w rok, wymaga ćwiczeń. Edukacja perfumeryjna jest bardzo trudną, studia perfumeryjne są bardzo trudną dziedziną i wymagającą i bardzo, bardzo kosztowną. Bo dobre kursy z certyfikatami zaczynają się od 13 tysięcy wzwyż. I to są podstawowe moduły. Więc to też wpływa na cenę tego, co otrzymujecie, bo otrzymujecie produkt najwyższej jakości, otrzymujecie sztukę, bo ja uważam perfumerię naturalną za sztukę, że tam jest zamknięte dzieło sztuki w zapachu. Tam są umiejętności perfumiarza, jego wyobraźnia, najlepsze surowce, do jakich mamy dostęp, umiejętność pracowania na materiałach, a także umiejętność tworzenia odpowiedniej bazy, żeby ten perfum długo trwał, bo takie są wymogi w tej chwili na rynku.
Więc to wszystko skupia się wokół ceny. Te perfumy są wytwarzane ręcznie w małych manufakturach rzemieślniczych. To jest praca rąk. Nie ma problemu. Każdy z nas ma wybór i może sobie iść kupić obraz do Ikei, a może iść do galerii sztuki i tam zakupić obraz albo zamówić sobie go u malarza. Podobnie jest właśnie z zapachami. Ja na swoim przykładzie mogę Wam powiedzieć, że będzie w tym roku, czwarty sezon, kiedy będę ekstrahowała esencję zapachową z lilaka z bzu. Kosztuje mnie to bardzo dużo pracy, doświadczenia i w ogóle ekstrahuję zapachy z ziół i kwiatów. I tutaj to nie polega tylko na tym, że ja sobie wsadzę kwiatek do oleju czy do alkoholu, tylko tutaj już wchodzi moja doświadczenie i umiejętność, kiedy to wyjąć, ile nabić ma być, ponieważ wystarczy jedno więcej nabicie albo przytrzymanie, kiedy jest lato, godzinę dłużej danego surowca w materiale i jest koniec. I ta praca idzie na marne, ponieważ z ładnego, przyjemnego zapachu robi się zapach taniego wina. I koniec, po pracy. I tutaj wchodzi moje doświadczenie i umiejętności, żeby te zapachy wyekstrahować. Kwiaty muszą być odpowiednio przygotowane, o odpowiedniej porze dnia nawet często zebrane, żeby mogły oddać. Dużo, dużo czynników się na to skłania, więc to wszystko jest zawarte właśnie w cenie perfum botanicznego. No, i dotarłam do końca. Starałam się Wam dzisiaj skrupulatnie opowiedzieć, czym są perfumy botaniczne, co oferują i czym odróżniają się od perfumerii syntetycznej. Jeżeli nie otrzymaliście jakiejś odpowiedzi w tym filmie, to serdecznie każdego z Was zapraszam, aby pod tym filmem bądź w wiadomości prywatnej napisała jakieś pytanie i jeżeli będę umiała na nie odpowiedzieć, to bardzo chętnie udzielę odpowiedzi. Mam również do Was taką prośbę. Bo uważam, że szerzenie wiedzy o naturalnych kosmetykach, perfumerii, życiu, ekologii w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Jeżeli uważacie, że ten film coś wniósł, dowiedzieliście się czegoś ciekawego, to zapraszam Was do udostępniania go, aby ludzie się dowiedzieli, że mają alternatywę, że powoli wykształca się nowa gałąź nowoczesna perfumerii botanicznej, czym ona jest, więc zachęcam Was do dzielenia się tym filmem. Będę bardzo zobowiązana, będzie mi bardzo miło. A w międzyczasie zapraszam Was do śledzenia mojego kanału na botanikum.pl na Facebooku oraz Instagramie. Ja już za niedługo opublikuję tutaj następny film, no bo mamy luty, więc to jest miesiąc miłości, walentynki już tuż, tuż, gdzie opowiem Wam o miłosnych i erotycznych zapachach. Myślę, że to może być bardzo ciekawe. I w międzyczasie, jeszcze przed tym filmikiem, podzielę się z Wami kilkoma przepisami zapachowymi na rozluźniające i miłosne oliwki do ciała. Tymczasem kończę. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam. Do następnego.